setki rowerzystów teraz się przechodzą. Którędy? Bo tak zorganizowaliście ruch, że wy wycięliście główną drogę rowerową. Ale my nie wycięliśmy. A kto? Zgodziło się miasto na to. No dobrze, ale na wasz miasto. Kiedyś musieli przebudować, tak? No dobrze, wtedy. Ale fantastycznie, to którędy to mamy jeść. Drogowym. Ale niech pan zrozumie, zrobiliście tak, że trzymacie drogę rowerową w tym momencie, nawet nie ma wskazówki, gdzie jechać. Zero. A co mamy na pytanie, jak będę mamy powiedzieć, że co, objazd na rowerów? No wszystko. Nie, jeśli nie jest znaku rowerowego, to pan wjeżdża do ruchu. Ale rozumie pan? No tam pan ma i tu pan ma. Nie, zamknęliście tylko właśnie przejazdy. No nie. No nie, no to świetna rozmowa, no. Przy organizowaniu dostępu do Śródmieścia zrobiono kilka założeń. Po pierwsze, wszystkie miejsca mają być dostępne dla pieszych. Po drugie, wszystkie ciągi komunikacyjne piesze mają pozostać w tym samym miejscu. Podobna zasada ma obejmować rowerzystów. Ciągi piesze i ścieżki rowerowe wokół remontowanej trasy mają być utrzymane w dobrym stanie. Rowerzyści mieli obawy, czy będzie możliwa ciągłość przejazdu od Redkini aż do Widzewa. Będzie, nie wprowadzamy żadnych utrudnień, nie będzie takiej możliwości, że ktoś musi zejść z roweru i go na przykład przeprowadzić w przejściu podziemnym.